Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Rozpakowujemy nowego Nuxa. Zobaczymy sobie, jak gra nowy Nux. Nazywa się NME5 Trident Guitar Processor. Tych procesorów Nuxa oczywiście całkiem sporo na kanale. Ostatnią taką wersją był chyba, on się chyba nazywał Cerberus, bo ten jest bliżej tego takiego analogowego layoutu, tak naprawdę. No ładnie zapakowane, konkretnie, solidnie. Fajne pudełeczko, nie ma, że jakaś wiocha i że jakaś tanizna. Proszę, tutaj napisane, tutaj coś napisane, tutaj coś napisane. Kurde, patrzcie, tu jest Nux, tutaj ten. Wyciągamy gąbeczki, zabezpieczone elegancko. Tutaj mamy zasiłkę, gąbeczki zabezpieczone elegancko, malutkie. Myślałem, że to jest takie troszeczkę większe jednak, a nie jest jakieś takie ultra duże. Fajne, już mi się podoba. Na pewno spodoba się wszystkim tym, którzy lubią po prostu mieć pod nogą, wiecie, reverb, delay mod, FX, booster i tak dalej. Czyli gdzieś tam są przyzwyczajeni do normalnych kostek, bo to jest multi-efekt, który jest taki, no przepraszam, gitar procesor, który jest skierowany dla tych, którzy właśnie no, używają raczej kostek i chcą się przesiąść na coś takiego, żeby nie musieć mieć tam, wiecie, połączonych kabelkami. Tu jest taki, tak to wszystko poukładane, jakbyśmy mieli normalnie efekty. Za chwileczkę się do tego jeszcze weźmiemy. W zestawie jeszcze są takie zarąbiste te nakładki na przyciski, żeby sobie na przykład oznaczyć przyciski. Tych nakładek chyba nie ma tyle co przycisków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć przycisków i pięć takich nakładeczek. To jest fajne, bo można sobie na przykład, nie wiem, oznaczyć dane sekcje od tam zmiany czegoś w ten sposób. Czyli już wiemy, że ta sekcja będzie nam przełączała banki. Możemy sobie oznaczyć same układy tutaj tych efektorów, czyli o, proszę bardzo, jest 5 takich od efektorów i w każdym banku będziemy sobie mogli włączać i wyłączać efekty. Zarąbiście. Szkoda, że nie w różnych kolorach, ale z drugiej strony jest to utrzymane w takiej kolorystyce, no tego efektu. Gdzieś to jest czarne z pomarańczowym wymieszany i w kolorystyce tego efektu to jest ułożone. Dobra, ja tam czekam, aż mi się zmontuje, do końca wyrenderuje się film o Gibsonie podrabianym. Jak go tylko wrzucę, to biorę się za tutaj testowanie. Więc teraz tak, troszeczkę technikaliów i czym to tak naprawdę jest i o co tutaj chodzi i w ogóle dlaczego, tak? Poprzednią wersją tego typu efektu od Nuxa był Nux, który nazywał się Cerberus, którego test oczywiście jest również na kanale. Jest to ta linia modelerów, procesorów gitarowych, multi-efektów, jakkolwiek to by się nie nazywało, która reprezentuje funkcjonalność zbliżoną do tego, jakbyście sobie zbudowali pedalboard. No bo generalnie te procesory dzielą się na takie, których powiedzmy, że jest mało gałek, wszystko robimy na gdzieś tam ekranie jakimś dotykowym, bądź jest duży ekranik i do tego jest przypisane tam 4-5 gałeczek, gdzie w edycji sobie to wszystko zmienia. Przechodzimy pomiędzy ekranami, pomiędzy jakimiś tam stronami w tych ekranach. Druga opcja to jest właśnie taka, jaką mamy tutaj, czyli jest to połączenie tak jakby deski z efektami z procesorem. Więc mamy do przełączania banków
dwa przyciski góra, góra, dół. W każdym takim banku są trzy presety. To daje nam oczywiście wiele możliwości. Możemy do każdej piosenki ustawić sobie inne brzmienia. Do każdego zespołu możemy mieć kilka tych banków. Tych banków jest 32 razy 3, więc to jest naprawdę ogrom różnych brzmień. I już sama funkcjonalność tego, że w zakresie jednego banku po prostu przyciskami sobie wymieniamy te presety, to już jest bardzo dużo, ale dodatkowo, jak widzicie, też zaznaczyłem tymi pomarańczowymi guziczkami osobne 1, 2, 3, 4, 5 przycisków. Te 5 przycisków działa nam troszeczkę tak, jakby to był pedalboard, czyli mamy tutaj włącznik i wyłącznik reverbu, włącznik, wyłącznik delaya, co jest ciekawe, w momencie, kiedy zaczniemy sobie to pukać, to robi się nam tap tempo i możemy sobie wybierać nasze tempo, włącznik lub wyłącznik efektów modulacyjnych, włącznik lub wyłącznik dodatkowych efektów i dodatkowy booster. Czyli tak naprawdę w zakresie każdego z tych presetów dodatkowo jeszcze mamy kontrolę manualną, znaczy nogą, więc nożną po prostu. Efektów, które możemy sobie w danym presecie powyłączać. Jak mówię, dla wszystkich tych, którzy gdzieś jednak cały czas siedzą w analogowym świecie, no to tutaj jest to zrobione w tenże sposób. Sam engine tego to jest chyba ten sam engine, który odpowiada za MG40, ale tego do końca nie jestem pewien, czy one są dokładnie identycznie tożsame, no ale jest to ta najnowsza wersja TSAC, chyba to się nazywa u Nuxa, czyli tego ich modelowania wzmacniaczy. No jak widzimy, jest tutaj całkiem sporo gałek i oczywiście każdy z tych efektów i wszystko, co tutaj widzimy, możemy sobie tymi gałeczkami sterować i możemy sobie dzięki temu po prostu dojść do tych parametrów. Więc mamy sekcję wzmacniacza z gainem, z głośnością, z trójpozycyjną korekcją i z prezencją, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Dodatkowo mamy tak, sekcję delaya, sekcję reverbu, sekcję efektów modulacyjnych, sekcję odpowiadającą tutaj za te FX-y. Później zobaczycie też, jakie efekty są we wszystkich tych sekcjach przypisane. Dodatkowo jeszcze tutaj te przyciski mogą nam służyć do tego, że sobie też bawimy się looperem. Ja się looperem nie będę bawił, ale pytacie się mnie o loopery. Słuchajcie, looper to jest coś, co wy musicie moim zdaniem sprawdzić, jak się wam to obsługuje najlepiej. Ja mogę wam powiedzieć jakieś tam parametry ze strony, zresztą teraz nawet wkleję stronę producenta, żebyście sobie mogli zobaczyć, ile tam jest z tego loopera, jaka jest długość i tak dalej, żebyście sobie mogli to obadać. Natomiast no to, czy to już jest dla was funkcjonalne w postaci tego, czy się odnajdziecie na takim pięcioprzyciskowym, czy tam czteroprzyciskowym, czy wolicie taki jeden, gdzie trzeba naciskać dłużej, mniejszy, kompaktowy, to już jest taka opcja, którą wam oczywiście gdzieś tam daje do sprawdzenia. Idźcie do sklepów, w których te Nuxy są. Tych Nuxów jest w Polsce w różnych sklepach, również w tych sklepach, z którymi współpracuję, do których są jakieś tam zniżki, jakieś tam linki afiliacyjne. Sprawdzajcie te zniżki i te linki oczywiście w opisie. W tym multiefekcie zostało użyte, malutki ekranik został użyty, czyli nie ma to jakiegoś wielkiego wyświetlacza. Główna edycja odbywa się przy pomocy jednak komputera, jakiegoś tam laptopa. No oczywiście w momencie, kiedy sobie tutaj też kręcimy tymi gałeczkami, no to będą nam się zmieniać te parametry, które możemy bądź to zapisać, bądź tego nie musimy zapisywać, tylko w danym przypadku możemy tego użyć, a cały czas mieć tam jakąś swoją bazę. Oczywiście zapisane presety, nawet jak sobie zrobicie, wiecie, wyłączycie efekt i zrobicie sobie tu wszystko w lewo bądź w prawo, to zapisane presety tutaj będą takie, jakie wy macie, więc żadne owinięcie tego, przeniesienie, nie wiem, owinięcie kocem, owinięcie kablem, przeniesienie tego, przestawienie, jak jest wyłączone gdzieś tam gałeczki, nie spowoduje, że stracicie swoje brzmienia, więc ta edycja się odbywa za pomocą gałek, ale
zapisuje się generalnie cyfrowo, więc używanie tego jest naprawdę mega, mega intuicyjne, mega szybkie, mega fajne. Moim zdaniem to są najlepsze opcje, jakie można sobie wybrać. Oczywiście, słuchajcie, w tych wielkich takich procesorach, tych takich wielkich podłogach, gdzie mamy duże jakieś tam wyświetlacze, też można przejść na takie opcje manualne i też z tych opcji takich, że przełączamy tylko bankami i tak dalej, możemy też robić tak, że przypisujemy gdzieś tam odpowiednie guziczki, ale tutaj nic nie trzeba kombinować, tutaj wszystko jest prosto dla Was zrobione, tak jakbyście to po prostu potrzebowali. Włączacie, gracie, brzmi i jest ok. Dalej mamy tak, dodatkowe wyjście na pedał ekspresji, czyli możemy sobie jakieś kaczuszki, jakieś pedały głośności gdzieś tam dołączyć. Oczywiście jest wejście i wyjście. Oczywiście jest również pętla, która nie wiem i nie sprawdziłem tego w filmie. Jeżeli ktoś używa, niech napisze, czy można przypisać któryś na przykład z guzików do tego, żeby obsługiwał pętle. Jeżeli tak jest, to już w ogóle jest totalny problem. Możemy sobie cztery swoje efekty włączyć na przykład naraz jednym guzikiem, no ale dodatkowo jest tutaj ta pętla, dzięki której możemy jeszcze bardziej rozbudować tą bazę efektów, a że to nie jest jakieś specjalnie duże, to tak spokojnie ze 3-4 efekty jeszcze w jakimś tam pedalboardzie, dwa efekty plus ta kaczuszka gdzieś tutaj się oczywiście znajdą. Oczywiście jak to zwykle bywa, no jest tutaj zarówno wyjście słuchawkowe, jak i wejście na małego jacka na jakieś tam sytuacje w postaci MP3 playera czy czegokolwiek takiego, żeby sobie na przykład ćwiczyć. Tutaj mamy gałkę volume, na szczęście również z ground lift, czyli odcięcie masy, jakby coś tam Wam się nie zgadzało, coś by Wam brumiło, no to tutaj macie tą możliwość. Wyjścia XLR-owe, czyli takie bardzo, bardzo poważne i bardzo, bardzo konkretne, prawdziwe, takie jakie lubią realizatorzy dźwięku. Thank you.
właśnie tak, słuchajcie. No mam nadzieję, że nie sugerowaliście się tym, co tutaj jest na tych gałeczkach, bo skakałem w tym momencie po tych presetach, zaraz sobie jeszcze chwilę poskaczemy. Ja pograłem takie dobre pół godziny na tym w tym momencie. Doszedłem do 7 tego presetu, ale no wy zobaczycie taką esencję z tego wszystkiego. Oczywiście nie przejechałem wszystkich, bo to nie ma żadnego znaczenia, jak one wszystkie grają. Wystarczy to pierwsze wrażenie tutaj, które możemy po prostu mieć. Najlepiej jest iść sobie do któryś ze sklepów, gdzie te nuksy są, a tych nuksów pewnie po całej Polsce jest całkiem sporo i po prostu pograć sobie, poprosić, pokombinować i samemu to posprawdzać. Natomiast moje pierwsze wrażenie jest piorunująco bardzo dobre, tak naprawdę, bo bez żadnego kręcenia gałkami, czasami musiałem leciutko jakimś tam levelem coś pokombinować, można z tego wyciągnąć od razu brzmienie, które jest straight away do grania. Takie jest po prostu, że właściwie mówię, no bierzemy gitarę i gramy i tam nie ma się do czego czepiać, co nie jest takie oczywiste dla wszystkich procesorów, wszystkich multi-efektów. Oczywiście też nie wszystkie te brzmienia tutaj od razu były straight away do grania, ale kilka z nich naprawdę nadaje się dosyć konkretnie. Te przestery tutaj brzmią bardzo fajnie, bardzo dynamicznie. Czytają, jak słyszeliście, również przetworniki, zmiany na singla i tak dalej, więc no, robi to bardzo dobre wrażenie na samym początku i no, nie da się ukryć, że to już jest coś, co przykuwa uwagę do tego multi-efektu, no bo skoro w ten sposób można się pobawić presetami, które sobie wymyślili w fabryce Nuxa, to pewnie da się z tego coś poukręcać. Posłuchajcie jeszcze troszeczkę tych moich pituleń po presetach, a potem sobie podłączymy ten multi-efekt i zobaczymy w ogóle, co w nim siedzi w środku. No bo wiadomo, ten malutki ekranik tutaj jest spoko, łatwo się można odnaleźć, ale dopiero po podłączeniu do aplikacji to zadziała konkretnie i wtedy już będzie można naprawdę wszystko widzieć, wszystko sobie ustawić i wszystko kombinować. Ale jeszcze chwileczka tych presecików. Yeah.
Wchodzimy sobie zatem, szanowni moi mili, w edycję tego wszystkiego przy pomocy dołączonego edytora komputerowego, który można, jak widać, zapiąć na swoim komputerku. No i dzięki temu dowiecie się chociażby, ile jest tutaj wzmacniaczy, ile tutaj jest tego wszystkiego, co możecie sobie wybrać. 27 różnych wzmacniaczy, cały przekrój wszystkiego, co sobie tutaj tylko i wyłącznie dusza zapragnie. 27 kolumn, z czego oczywiście niektóre z nich są przypisane do komba jakiegoś, ale możemy ich również użyć jako nagłośnienie naszej jakiejś tam wirtualnej głowy. Dodatkowo oczywiście możemy sobie wpisać userowe jakieś też swoje IR-ki, gdzieś tam sobie to załadować. W pierwszym oczywiście noise gate, tutaj mamy tak, 7 w sekcji FX mamy 7 efektów do wyboru, w sekcji boosterów mamy do wyboru 7 różnych przesterków, 2 rodzaje equalizera, wyjść, send i return też można sobie wpiąć. Szkoda, że nie można, chociaż nie, może można przypisać których z tych guzików również na fizycznym urządzeniu do tego, ażeby używać tego w ten sposób. Dalej mamy tak, 11 różnych modulacji, 3 rodzaje delaya i 4 rodzaje reverbu. Cały świat i wszystko, co jest potrzebne, a co najważniejsze, całkiem przyjemnie to potrafi sobie po prostu zagrać. No i w momencie, kiedy sobie wchodzimy w taką edycję, no to widzimy tutaj cały nasz ciąg efektów, który jest włączony, to co oczywiście się świeci na tak bardziej widoczne, a nie jest takie za taką mgiełką, że tak powiem, no to jest to, co w tym momencie danym jest używane, ale w momencie, jak sobie włączymy na fizycznym urządzeniu delay bądź na przykład modulację, to również tutaj nam się też łączy i nam się to ładnie podświetla. Więc bez problemu to jest sterowalne zarówno, proszę bardzo, mogę to wyłączyć tutaj, ciach, wyłączone i mogę to włączyć tam z poziomu tego efektu. W momencie, kiedy sobie na przykład chcemy zmienić kolumnę, no to oczywiście sobie wchodzimy tutaj gdzieś tam, jak mówię, no na przykład do tej mesy chcę podłączyć sobie kolumnę od Tweeda Fendera 4x10, jak widać, główka stoi, no nie, szkoda, że nie stoi tutaj na tym basmanie, ale tutaj mamy basmana 4x10, dodatkowo jeszcze do wyboru mamy 4 mikrofony, tym mikrofonem, a nie, można troszeczkę ruszać, middle center i edge, więc 3 pozycje, które tak naprawdę są najważniejsze. Uproszczone, ale tak naprawdę dobrze brzmiące, a przecież to o to tak naprawdę chodzi, żeby to po prostu było dobrze brzmiące. Wszystkie te efekty można włączyć naraz, nic się nam tutaj nie będzie, o proszę bardzo, jeszcze jest Crybaby, jakby jakiś pedał ekspresji sobie dołączyć, to jeszcze jest Crybaby, to wszystko można sobie tutaj włączyć bezproblemowo naraz i nic nam się nie ma prawa, w tym momencie są wszystkie włączone, nic się nam nie ma prawa tutaj wyhaczyć. Generalnie oczywiście, no słuchajcie, no tutaj to było dosyć duże przegięcie, ale no jak widać wszystko, co jest nam do szczęścia potrzebne, jeżeli chodzi o rodzaje grania muzyki, rodzaje brzmień, tego, żeby się tak naprawdę również nauczyć tego, jak to gada, jakie wzmacniacze są na świecie, nie kupując ich, no wszystko tutaj jest, czyli mamy tak 800, czyli mamy Matchlessa DC30, czyli mamy jakiś wzmacniacz, który nazywa się Budda, mamy oczywiście Soldano SLO100, Fendery różnego rodzaju, Deluxy też tam było, widać jakiegoś Tweeda, tutaj mamy Plexę, tutaj też Plexę na innej kolumnie, czyli możemy sobie wybrać kolumnę gdzieś tam na jakichś greenbackach, Mesa Lone Star w wersji combo, Mesa Dual Rectifier,
Tutaj jakiś Marshall chyba, z tego co mi się wydaje. Tutaj znowu jakiś tutaj rectifier. Dodatkowo jeszcze, co jest ciekawe, to możemy też w sekcji power rampu, jak to się robi w sekcji power rampu, bo się zastanawiałem, czy nie ma jakiejś zmiany też lamp jako takich, ale nie mogę. A, tu jest 34. A nie, no nie, to L34. No dobra, no więc generalnie jeszcze mamy sekcję taką tutaj power rampową, którą też możemy wyłączyć, ale z tego co widzę, to nie można jej chyba, nie wiem, czy nie można jej edytować, nie wiem jak to wejść w te końcówki. Można bajasem kręcić, ale no nie wiem, tutaj nie ma, jeśli chodzi o tę sekcję, no bo tak, tutaj sobie klikam prawym, to jest, tutaj sobie klikam prawym na wzmacniacze, to jest wzmacniacz, tutaj jest kolumna. No ale rzeczywiście tej sekcji tego power rampu jakoś tutaj nie mogę, na przykład, nie wiem, zmienić lamp, czy o co chodzi, no nie mogę, nie wiem, może się gdzieś mylę, ale no nie można. No w każdym razie, no gada to. Słuchajcie, gra to pod łapą całkiem fajnie i gra się na tym całkiem nieźle. No jak to zwykle było w tych testach wszystkich multi-efektów, spróbujmy sobie po prostu ukręcić konkretne metalowe brzmienie. Jak wiecie, ja lubię konkretne metalowe brzmienia, które są ukręcane z po prostu wzmacniacza i z kolumny. Mamy wzmacniacz 5150 i mamy kolumnę na greenbackach. Zróbmy sobie tak, kolumnę na V30 marszalowską. Tutaj właściwie jest wszystko tak ustawione, jak ja lubię, jak jest ustawione. Może bym dał troszeczkę więcej prezencji, troszeczkę tutaj tego, to bym dał na piąteczkę. 6505 lubi być wszystko, lubi być na szóstkę. Gain bym nawet może trochę zmniejszył i zobaczmy. Co się dzieje? Kurde, od razu to w ogóle gada. Co robi ten bajas? Pewnie zmienia charakterystykę. A widzicie, zmienia jakby charakterystykę lamp, no bo gdzieś tam widać, że te lampy nawet się tak rozgrzewają i że tak powiem, wygaszają, więc doprowadza więcej prądu jak prawdziwy bajas, tak? Kurde, no dobra, gada to od razu straight away, po prostu zajebiście. Zobaczmy na 75. Trochę tu jest za głośno. No kurde. Nieźle, jest całkiem nieźle. Zobaczmy sobie na przykład dieselka w takim razie. Tutaj akurat przełącza nam się od razu kolumna na dedykowaną. Jak gra taki dieselek straight away? Okay. Zmienimy sobie kolumnę
A, no to zmienimy sobie kolumnę na taką i zmienimy sobie mikrofon na takiego normalnego. Powiem wam, że tutaj ja na razie złego brzmienia to ja nie słyszę. Nie słyszę tutaj czegoś, co bym stwierdził, że to w ogóle gra jak kupa, więc to już jest bardzo duży plus. Powinni zrobić taką apkę. Nux powinien wypuścić to w formie apki, nie? Żeby to po prostu, to samo urządzenie było tak jakby sterowaniem, żeby była możliwość też grania sobie w domu na tym, a tego na przykład trzymania na próbie. Powinno to być jako taka apka. Myślę, że to było niezłe rozwiązanie. Kurde, no robi to konkretną robotę. Okej, leje się, no ale miałem ukręcić coś, co będzie fajne i właściwie na razie no to jest o tyle problem, że wszystko tu jest tak jakby fajne. Czekajcie, tutaj sobie zmniejszymy gaina, a dowalimy tu jakiegoś boostera. Drive na 0, level na maksa, tony, klasyczne ustawienie typ skimmera. Się to pod łapą jak trzeba. No gada to konkret i tak jak mówię, to w ogóle gada
samo z siebie po prostu od razu bardzo, bardzo fajnie, więc to jest, kurczę, naprawdę konkretny plus. No dobra, spróbujmy z tego brzmienia wykręcić coś troszeczkę innego. Ja bym sobie tutaj dodał oczywiście górki, tego bajasu sobie dodamy, zdejmiemy sobie tego dipu, damy sobie troszeczkę więcej gainu i wyłączymy kompresję. No powiem wam, że jestem pod konkretnym wrażeniem tego, co tutaj się dzieje. Myślę, że tu jest po prostu tak zrobione to wszystko, że intuicyjnie przełączając, uczymy się, nie trzeba wiele kręcić i naprawdę, naprawdę przyjemnie się na tym gra i robi to robotę, a pod ręką leży całkiem, całkiem nieźle. Jak powiedziałem, no wiadomo, że nie każdemu wszystkie te brzmienia się będą podobały, ale tu jest tych brzmień naprawdę bardzo, bardzo dużo. Powiem tak, jestem pod mega, mega wrażeniem tego, co tutaj słyszę. Nie wiem, czy to jest ten sam silnik, który na przykład jest w MG40, czy w MG30, w tym, który jest najnowszy. MG40 chyba jest najnowszy, ten taki najmocniejszy. Wydaje mi się, że tak. Tam też byłem zawsze no, urzeczony generalnie prostotą i dobrym brzmieniem. No nie wiem, chyba słyszycie to, że to naprawdę siedzi pod łapą. Moim zdaniem co najmniej jest to warte tego, ażeby iść i sprawdzić. Co najmniej jest to warte tego, ażeby porównać to ze wszystkimi podami Go i ze wszystkim innym, co jest może takie trochę bardziej firmowe. A funkcjonalność po prostu jest absolutnie rewelacyjna. Bardzo mi się to spodobało. Powiem tak, jakbym nie miał Tonexa, którego już zakupiłem, no i stwierdziłem, że jeszcze dopóki go nie rozgryzę, to pewnie już się pojawi piąta generacja, to w tym momencie byłoby to no czymś, co bym na pewno chciał. Funkcjonalność jest rewelacyjna, brzmienia są bardzo, bardzo fajne. Jeszcze raz powtarzam. Do okolicy 2000 w tym momencie absolutna czołówka to jest właśnie to. Podejrzewam, że ten sam engine jest w MG40, więc MG40 również można wziąć pod uwagę, ale to jest tutaj tak troszeczkę bardziej zrobione w oldschoolowy sposób. Niektórym się może to wydać prostsze i
i ciekawsze po prostu przez to, że jest bliższe temu, jakbyśmy sobie zrobili pedalboarda, więc funkcjonalność to jest absolutnie totalna. Stawiam to obok Tonexa, który oczywiście jest, powiedzmy, że nie dużo lepszy, no ale jest na pewno lepszy. Ale nie ma wielu funkcji, które tutaj są. Jest taki prostszy. No być może jest trochę bardziej profesjonalny w swoim brzmieniu, ale okrojony w swojej funkcjonalności. I stawiam to obok poda Go, Line 6a, nowego poda Go, który też zrobił na mnie właśnie fajne wrażenie taką miękkością. Ale na pewno, jeżeli potrzebujemy sceniczne urządzenie, które zasili nam wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne i da możliwość tego, że można się podłączyć liniowo na scenie, nie nosić kolumny, tylko po prostu mieć pedalboard, bądź nawet same takie urządzenie. Jest to, jak powiedziałem, jeszcze raz mówię, rzecz, którą na pewno należy wziąć pod uwagę. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. No mówię, porównując z Tonexem, no czuć troszeczkę więcej profesjonalizmu w tym brzmieniu, ale to są już naprawdę niuansiki, które większość ludzi być może wcale nawet nie usłyszy, a tutaj jest dużo więcej funkcjonalności, która pozwoli na trochę więcej kreatywności, no bo wiadomo, Tonex jako taki jest takim urządzeniem, które jest no tylko tak jakby symulatorem rewerbu, wzmacniacza kolumny z mikrofonem. Tutaj jednak mamy tego dużo więcej i to wszystko jest pod nogą, więc to jest takie urządzenie, które jest w pełni funkcjonalne. Wiochy nie ma w żaden sposób. Mówię, no nie zrozumcie mnie źle, no bo Tonex w tym momencie jest takim urządzeniem, które wszyscy się nim jarają i wszyscy twierdzą, że w ogóle to jest, wiecie, game changer. Jeżeli myślicie o Tonexie, sam posiadam Tonexa, potrzebujecie trochę więcej funkcjonalności, pomyślcie o tymże efekcie. Oczywiście teraz tak, wszystkich, którzy dotarli do tego końca tego odcinku, możecie napisać nie trzask w komentarzach, ale również proszę Was o komentarze takie, które mają, no jeżeli macie doświadczenia, jest na pewno wśród Was jest wiele osób, które wykorzystuje scenicznie, domowo, w jakikolwiek sposób różnego rodzaju multi-efekty. Jeżeli sprawdziliście już Tridenta osobiście, jeżeli macie porównanie z tym pod Go, o którym ja mówię, jeżeli macie porównanie z Tonexem, no to nie wiem, wypowiedzcie się, które według Was są najlepsze. Jeszcze tego MG40 można wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o funkcjonalność, również bym powiedział, że no słuchajcie, no Boss GX100, który ze mną został, jest równie funkcjonalny, ale jest troszeczkę bliżej tych nowoczesnych rzeczy w sensie samej edycji, no bo tutaj jednak mamy to, co na przykład w Bosie ME90 jest, czyli możliwość po prostu włączenia. To jest takie też urządzenie, które jest podobne do Bosa ME90. Na pewno będą się pojawiały te pytania, co bym wolał i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy są na kanale, o których opowiadam, czyli Tonex, Podgo, Bosy oba, nawet z GT Core. I to wszystko gada. To wszystko gada w taki sposób, że na pewno już można to wykorzystywać do grania, a to już, co jest dla Was lepsze funkcjonalnie i co jest dla Was lepsze brzmieniowo i z czego możecie wykręcić bardziej truskulowe brzmienia, no to już pozostawiam Wam, ale nie ma wiochy. Nie ma wiochy i bardzo mi się ten Trident spodobał. Jest to na pewno godne uwagi. Bardzo dziękuję wszystkim. Przypominam o tym, że ciągle jeszcze trwa nasz, dzisiaj jest 29, jutro jest 30, kiedy ja to puszczam. Ciągle trwa jeszcze nasz konkurs labogowy. Dzisiaj ostatni dzień Fogo Laboga. Ostatni dzień również tego, że można stare urządzenie Amplify TT od Line 6a wyrwać, jeżeli chodzi o Patronite. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już zostawili lajka, już subskrybują kanał, którzy już ten kanał patronują. Mega, mega propsiory. Bardzo dziękuję również wszystkim tym, którzy nadsyłają mi końcówki samochodowe. Nadsyłajcie, bo znowu się kończą. Było trochę, gdzieś jeszcze muszę przejrzeć te rzeczy, które mi już wysłaliście, czy gdzieś tam się ktoś nie zagubił. Staram się to wrzucać pomiędzy też tymi, które ja nakręcam, ale końcówki samochodowe są bardzo, bardzo potrzebne. Końcówki samochodowe, tak samo jak gitara, są najważniejszą ze sztuk. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Mam nadzieję, że się podobało. No i też chyba widać, że
zadowolony byłem z pogrania sobie na tym efekcie. Na gitarce zresztą rufowej również się przyjemnie grało. Za chwileczkę się też pojawi test tego rufa. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Na razie. No dobra, bo skoro już jest tak mało tych końcówek samochodowych, to dajmy też szansę tej Astrze, co nam szkodzi. Astra nie jest przecież tu właściwie, kurde, no jak? Jakby w Anglii jeździła, to normalnie na 100% by ją skręcił, a po Łodzi to po prostu normalny samochód użytkowy. Jakie ma piękne przemalowania w ogóle. Świetna rzecz. A tak w ogóle to przecież dobry samochód. Kadett, Astra, to wszystko było bardzo dobre. Bardzo dobre samochody, więc skoro jeździ, to znaczy, że jest wypas, nie? Wiele z tych samochodów, które pewnie tutaj stoi na tym parkingu, nie będzie jeździło w wieku tej Astry, bo albo się rozlecą, albo już im nie pozwolą jeździć. Więc generalnie to tak. Taka Opel Astra jeszcze się załapała na końcóweczkę samochodową. Niech ma. A to jest fajna jedna. Fajna jest jedna blaszka na koniec. Fajna jedna blaszka jest na koniec. Bo blaszka na koniec jest taka. Roman Kostrzewski i Kat.